realizowaniem, że sezon 2014-2015 też ma dzisiaj miejsce w sali Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzłoju. Witam serdecznie gospodarza, pana burmistrza Leszka Dorosza. Witam serdecznie zaproszonego gościa, burmistrza Widelic, pana Kai Gericke. Witam serdecznie wszystkich, którzy brali udział w dzisiejszym i wczorajszym turnieju w Międzyzdroju. Zawodniczki, zawodników, trenerów, opiekunów. Witam serdecznie wszystkich trenerów, zawodników reprezentujących Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego. Witam pana prezesa Waldemara Pitkowskiego, prezesa UKS-u. Serdecznie witam panią Sylwię Jacka Wandachowicz, trenerów tegoż klubu. Pan burmistrz oczywiście jest ze swoją załogą, w związku z tym załogę Urzędu Miasta i Gminy Międzyzdroje również witam. Na czele z panem sekretarzem, z panią profesorem. Jest również przewodniczący rady, przepraszam. Serdecznie witam. Bardzo się cieszę, że w takiej oto scenerii możemy dzisiejszy turniej, otwarty turniej tenisa stołowego zakończyć w takiej obsadzie. O głos poproszę pana Jacka Wandachowicza, organizatora i tego, co przeprowadzał dzisiejszy turniej. Proszę bardzo. Dzień dobry państwu, witam bardzo serdecznie. Spieszyliśmy się bardzo mocno, 15 minut temu skończyliśmy turniej. Dziewczyny jeszcze wyrasta, także przybiliśmy jak najszybciej na dekorację. I chciałbym zacząć od kategorii kobiet. Czwarte miejsce w kategorii kobiet zajęła nowa zawodniczka UKS Krowy Międzyzdroje, Joanna Kiedrowska. Proszę pana burmistrza i profesora UKS-u o głoszenie nagród. Co mam ręczyć? Witam więc trzecie miejsce zajęła zawodniczka pierwszej Bundesligi w Niemczech. No nie byliśmy zbyt gościnni. Linda Renner z Lipska. Zapraszam teraz pana przewodniczącego Męczeń na dół. Nagrody dla naszej zawodniczej. Drugie miejsce zajęła Anna Zielińska z UKS Krowy Międzyzdroje. Przepraszam, jeszcze rakietkę. No i jeszcze poprosimy René. Drugie miejsce Międzyzdroje OB 2014. Witam, dzień dobry, bardzo proszę. O, jak ja się bezpiecznie teraz czuję, że kupy nastawione są tam. Dziękuję bardzo. Międzyzdroje były bardzo gościnne, ponieważ częścią w tym roku Międzyzdroje Open została Agnieszka Manuszczak z Gorzowi Dolu. Zapraszam panią wiceburmistrza. Jeszcze nigdy w historii Międzyzdrojów nie było takiej mocnej obsady. 8 zawodnik jest medalistą mistrzostw Polski, także
To świadczy tylko o poziomie, który dzisiaj był na sali. Czwarte miejsce w tej kategorii zajął aktualny brązowy medalista brzemierzany ze swoim bratem, pan Paweł Chmiel. Zapraszam. Trzecie miejsce, teraz powiem już dobrze. Aktualny mistrz Polski w miksta Jakub Perek. Zajął nasz kolega z Czech, Mirosław Koreszy, brązowy medalista mistrzostw Czech. Pierwsze miejsce bezapelacyjnie. Jesteśmy dumni, że do nas przyjechał aktualnie numer jeden na liście rankingowej w Polsce, wicemistrz Polski, kiedyś wicemistrz Europy juniorów, że pojedynczej, Bartosz Sur. I pana burmistrza zapraszam do wyjścia na drogę. Dziękujemy i zapraszamy serdecznie. Odbył się jeszcze turniej dla najmłodszych. Jeden uczestnik już pojechał. Zapraszam pana burmistrza z Niemiec. Pierwsze miejsce zajął Michał Müller. Drugie miejsce zajął Michał Mandarowicz. Na pewno przeżył iść Polski, nie tylko. Ja również serdecznie gratuluję wszystkim zwycięzcom oraz uczestnikom dzisiejszego turnieju. Bardzo się cieszę, jako prezes Zawodu Polskiego Związku Tenisa Stołowego, wyrażam również swoją opinię, dziękując organizatorom za zaproszenie naprawdę czołówkę zawodniczek i zawodników w Polsce. Serdecznie wam dziękuję za to, że przyjęliście zaproszenie i że tak, takiej oprawie te dzisiejsze zawody przebiegały. Gratuluję wszystkim, którzy uczestniczyli, bo wszyscy jesteście zwycięzcami, oczywiście z nagrodami pojadą najlepsi. No ale uczestnictwo również się liczy. Dziękuję wam. Szanowni Państwo, przystępujemy do podsumowania sezonu 2013-2014 Zachodnio Pomorskiego Związku Tenisa Stołowego w różnych kategoriach wiekowych. Tu pozwolę sobie wyczytywać najlepszych, oczywiście wszystkich nie będzie, niemniej jednak najlepszymi kategorii skrzaka. Najlepszą skrzaką została Monika Kubacka. Ona jest dzisiaj nieobecna, ale myślę, że oklaskami powinniśmy ją nagrodzić. Najlepsza skrzaka jest na kategorii. Ale
najlepszy skrzat jest. On już dziś nieraz wystąpił, co prawda drugie miejsce zajął w dzisiejszym turnieju, ale jest najlepszym skrzatem województwa zachodniopomorskiego. To jest Michał Wandachowicz. Jak się ma geny po mamie i po tacie, to na pewno będzie się mistrz. Wiadomo, kto będzie. Wszystkiego najlepszego. To była najmłodsza kategoria. Natomiast w kategorii żaczka i żak najlepszą żaczką w sezonie 2013-2014 została Julia Dankowska. Nie mamy na tej sali. A żakiem najlepszym został Maciej Kolejny. Czy jest na sali? Nie ma. My przekażemy te statuetki na najbliższym wojewódzkim turnieju klasyfikacyjnym. Kategoria młodzika. Najlepszą młodziczką została Agata Konicka. Jest na sali? Krokry między zwoju, bo to jest krokry między zwoju, tak jest. Od razu tutaj na mnie się rzucili. A ja między zwoju. Gratuluję serdecznie i życzę dalszych sukcesów. Proszę Cię bardzo. Najlepszym młodzikiem został Dawid Kosiński. Ale jego nie ma. Kategoria kadet. Milena Winięta, UKS Smolnica. Niestety nie ma jej dzisiaj, a najlepszym kadetem został Adam Kukuk, 13 Szczecin bodajże, tak? A to jest Targa, przepraszam, prezes tu od razu się odzywa. Dziękuję za zwrócenie uwagi, przepraszam, do fupa. Szanowni Państwo, w kategorii junior najlepsza zawodniczka Natalia Kocoń. Nieobecna. A najlepszym juniorem został Sebastian Jemiljanowicz, UKS Top Wierzbięci. Też nie. Ale brawa mogą być. I najstarsza kategoria, oprócz weteranów oczywiście, najlepszą zawodniczką w kategorii seniorek została Anna Zielińska, UKS Krobry Międzyzdroje. A najlepszym seniorem został Tomasz Rakowski. Niestety nie ma go. Nie ma go już u nas w województwie zachodniopomorskim. Reprezentuje inne województwo. I teraz puchary za awans. Za pierwsze miejsce w piątej lidze, awans do czwartej ligi, puchar dla drugiego UKS-u Zalew Stepnica. Pan Karol Stepnica. Do czwartej ligi dla UKS Technik Smolnica. Nie ma ich, ale byli dzisiaj na spotkaniu, na którym również taka informacja była przekazana. Za pierwsze miejsce w czwartej lidze i awans do ligi trzeciej UKLKS Lubczyk Dęb Borne Solinowo. Jeszcze prezentant tego klubu? Nie ma. Drugie miejsce i też awans do czwartej ligi, przepraszam, awans do trzeciej ligi uzyskał Pomorzanin Sławoboża. Jest przedstawiciel. Gratuluję,
i kolejne awanse, przepraszam. Drugi UKS Grodny Międzyzdroje, pierwsze miejsce w trzeciej lidze i awans do drugiej ligi. Serdecznie gratulacje. Awans do drugiej ligi, z drugiego miejsca KTS Koszalinianin Koszalin. Kto jest przedstawiciel? Nie ma żadnego przedstawiciela. Zostanie wręczony na najbliższy zawód. I przystępujemy teraz do wręczenia wyróżnień klubów za współzawodnictwo. I tak, za pierwsze miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie Młodzieży Żacy Młodzicy Buchar dla przedstawicieli klubu UKS Czarni Pieszczy. No i teraz wyróżniamy najlepsze kluby za zajęcie trzeciego miejsca w współzawodnictwie klubu UKS Czempion Police. Jest pytanie? Nie ma. Drugie miejsce tej klasyfikacji dla przedstawicieli UKLKS Pala Trzymiaków. Jest. Serdecznie gratuluję, życzę dalszych sukcesów, rozwoju zawodników w klubie, no i reprezentowaniu. Pierwsze miejsce musi być w Polsce. A teraz powiem dlaczego. Szanowni Państwo, po raz 12 na pierwszym miejscu w współzawodnictwie w województwie zachodniopomorskim dla UKS Grobry Międzyzdroje. Powiedziałem, że fala Trzebiaków ma wybrać, bo 13 raz rzędu to będzie pechowy dla UKS Grobrego Międzyzdroje. Ale pan prezes się nie przejmuje. UKS Grobry Międzyzdroje po raz 12, panie burmistrzu. Szanowni Państwo, Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Tychca Stołowego wyróżnił również tych samorządowców, którzy bardzo wspomagają tenis stołowy na terenie swoich gmin. I tak w tym roku do tych samorządowców zaliczyliśmy również pana burmistrza Leszka Dorosza. Panie burmistrzu, bardzo serdecznie w imieniu zarządu dziękuję. W dniu dzisiejszym podczas uroczystości, jakie były w Stepnicy, takie podobne podziękowania otrzymał również burmistrz Stepnicy, pan Andrzej Wygadowski. I wśród osób, które bardzo przyczyniły się do rozwoju tenisa stołowego, między innymi Międzyzdroja, dla pana prezesa UKS Grobry Międzyzdroje Waldemara Witkowskiego. Piękne zdjęcie z Nadzieją, z Michałem Wandachowiczem. Mówi, że będzie mistrz, ma być mistrz, panie prezesie. Tego wam życzę. Szanowni Państwo, za najlepszy wynik Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Tenisa Stołowego uznał piąte miejsce w żeglowej Bartosza Jemiljanowicza w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, które odbyły się w Ostródzie. Niestety Bartka nie ma, ale to podziękowanie będzie również wręczone podczas najbliższego wojewódzkiego turnieju klasyfikacyjnego.
Szanowni Państwo, i teraz współzawodnictwo klubowe za sezon 2013, za wyniki drużynowe i indywidualne. Czempion Police, Fala Trzebiaków i UKS Krobry Międzyzdroje. To są te kluby, które no, stosunkowo, ja powiem jaka jest punktacja, bo to jest bardzo istotne. Trzecie miejsce, Czempion Police, 6643 punkty. Fala Trzebiaków 7245 punktów i Krobry Międzyzdroje 17886. Czyli drugie i trzecie miejsca, jak dodać, to i tak będzie wysokie klubowe. Kolejność następująca jest później. Czwarte miejsce Zalew Stępnica, piąte Lux Stop Zwierz Więcin, szóste UKS Szarni Pierz, siódme UKS Sucha Koszalińska, ósme KTS Koszalinianin Koszalin, dziewiąte ATS Stargard Szczeciński, dziesiąte ULKS Borne Sulinowo, jedenaste ULKS Gryfice, dwunaste ULKS Żółtnica, trzynaste Lech Czaplinek, czternaste UKS Trafer Złocieniec, 15 UKS Orlik Złocieniec, 16 Star Szczecin, 17 FSZS Świdwi, 18 UKS Team Tenis Białogard, 19 Daszburg Karliszewice, 20 SL Salo Szczecin, 21 Mewalesko, 22 13 Szczecin, 23 UKS Technik Skolnica, 24 ZTTS Złocieniec, 26 Lux Arabeska Bieżnik, 27 Pomorzanin Sławoborze, 28 Top Rota Szczecin, 29 ULKS Tychowo i to by był koniec. 29 klubów sklasyfikowanych. Mamy jeszcze coś do rozdania? Dobrze, Szanowni Państwo, Pan Jacek Mandechowicz mówi, że chcieliby jeszcze wystąpić raz i wręczyć pamiątkowe plakietki dla tych, którzy przyczynili się do rozwoju tenisa stołowego, szczególnie wdzięczni za pomoc dla UKS Krobry Międzyzdroje. Proszę bardzo. Co roku chcielibyśmy serdecznie podziękować tym osobom, które przyczyniły do wszystkich sukcesów Krobrego. Ja przeczytam, co jest napisane. W imieniu Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego Krobry składamy serdeczne podziękowania za wspieranie naszych działań i wkład w rozwój tenisa stołowego. Dla pana Leszka Dorosza, burmistrza Międzyzdroju. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś nagrody? Pan burmistrz się rozpędzi, pyta się, czy jeszcze jakieś będzie nagrody dzisiaj przygotowane. Dla pani burmistrz Katarzyny Kuderewicz-Witeckiej. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Międzyzdroja. Serdeczne podziękowanie. Zapraszam. Dla hotelu Spa Papiński Kabinka. Serdeczne podziękowania. Czy jest ktoś może z przedstawicieli? Przedstawicieli nie ma. Zobaczymy. I dla pizzerii Wielko, która też nas wspiera, szczególnie drużynę pierwszą ligową. Pracują. Chcielibyśmy też podziękować panu Rafałowi Bociakowi za pomoc. Także rodzicom, którzy nas wspierają, pomagają. A Państwa Elżbiety i Piotra Konicki. Serdecznie dziękujemy. Zapraszamy. Pokazać. Tak jest, pokazać.
Dziękuję. Serdeczne podziękowania dla Państwa, Izabeli i Jacka Komisarza. Dziękujemy wszystkim, którzy okazali nam pomoc w tym sezonie i prosimy o więcej. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zbliżamy się do zakończenia dzisiejszej uroczystości. Panie Burmistrzu, proszę powiedzieć wszystkim, jak Pan to robi, że może się chwalić takimi osiągnięciami, jak te dzisiejsze i poprzednich lat. Bo ja bym się też chciał w tym momencie trochę nauczyć od Pana. Witam Państwa bardzo serdecznie. Wystarczy mieć bardzo utalentowanych zawodników, świetnych trenerów, niezłego działacza. Trochę pieniędzy. I trochę pieniędzy dzięki oczywiście Radzie i mieszkańcom, którzy na to łożą. A potem się już samo układa i się odbiera nagrodę, nie wiem za co. Ale tak to chyba jest przypisane do tej funkcji. Tak naprawdę te nagrody się należą głównie zawodnikom, bo nawet przy najlepszych chęciach trenerów, gdyby się oni nie pocili, nie walczyli, to byśmy pewnie mieli o kilkanaście tysięcy punktów mniej. Ale my ze swojej strony gwarantujemy, Jan mi to powiedział do ucha, niezależnie od wyniku wyborów, że środki zawsze się będą na tą dyscyplinę i na inne dyscypliny zawsze znajdowały. My uważamy, że sport to potęga, ona kształtuje ludzi na przyszłość. My chcemy mieć takich mądrych, fajnych, wykształconych ludzi. Zresztą to jest tak piękny klub, proszę przyjrzeć się. Zawsze podziwiam i zazdroszczę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, teraz podziękowania prezesa Zachodniego Pomorskiego Związku Tenisa Stołowego. Szczególne podziękowania dla pana Piotra Pokrowskiego, który wykonuje tą mrówczą pracę. Ja tylko jestem takim reprezentantem, który coś powie, który coś podpisze. Dzisiaj podpisywałem zobowiązania finansowe, ale myślę, że Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego z tego pozytywnie zostanie rozliczony przez Komisję Rewizyjną. Panie Piotrze, serdeczne podziękowania za cały klub. Oczywiście również słowa podziękowania dla tych wszystkich członków zarządu, którzy uczciwą pracą dążyli do tego, aby zawody rozgrywane na terenie naszego województwa przebiegały sprawnie, spokojnie, bez żadnych kłopotów. Serdecznie wszystkim dziękuję. Dziękuję sędziom. Karol, pani Magda, członek zarządu. To są te osoby, które prowadziły zawody sportowe i nie było żadnych zgrzytów, niedociągnięć, nie było żadnych protestów. To też świadczy o tym, że to są ludzie, którzy naprawdę mrówczą pracę wykonują nieodpłatnie, społecznie, a pociąga ich pasja. Bo żeby dobrze wypaść tym wszystkim, to trzeba być troszeczkę zwariowanym. I my do nich należymy. Dziękuję wszystkim trenerom, prezesom klubów wymienionych, działaczom, a przede wszystkim zawodnikom, że wam się jeszcze chce. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Ja jeszcze tylko sekundę. Chcielibyśmy w imieniu swoim i klubu i pana prezesa zaprosić wszystkich na imprezę integracyjną o godzinie 20 do hotelu Slavia. Serdecznie zapraszam wszystkich. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Kto będzie mógł, to pójdzie. Zachęcam, bo to jest również fajna chwila, żeby się spotkać i porozmawiać ze sobą. To przede wszystkim o tenisie stołowym. Wszystkiego dobrego.